Cześć. Chałeczka jest u nas od tygodnia, zobaczcie. Ale dopiero... Ej, słuchaczko, nie zdejmuj jej tego kantarka. Poczekaj chwileczkę, zaraz będziecie się bawiły. Chałeczka jest u nas już od ponad tygodnia, ale stała na takim oddzielnym padoku przejściowym, że tak powiem. A dzisiaj przyprowadziłem ją do stada. Tak, Jasusiu? Tak, Artefelku? Tak, Sówko? No i właśnie jest takie lekkie poruszenie, bo wszyscy chcą się zapoznać z chałeczką. Choć tak staniemy, bo po słońce nic nie widać. Chodź. Zobaczcie, jak chałka wygląda. O, taki ładny osiołeczek. Ładny osiołeczek. Ciemna jesteś, masz lekko podpalany brzuszek tylko. A wiem, że troszeczkę chcesz tutaj polatać, zaraz cię puszczę. O, racuszka tu za tobą chodzi, Jacuś. Poczekaj, chciałem ci wszystkim pokazać na widmie. Zobaczcie, to jest chałeczka. W całej okazałości to młoda oślicka. Ze 3-4 latka, tak? Miła, grzeczna. Marcheweczkę ci dzisiaj dałem. Dałem ci marchewkę, tak? Musiałem ją zapaść na marchewkę. Ale teraz ją przyprowadziłem tutaj do reszty osiołków. I tutaj widzę racuszka. Słóweczko, spokojnie. Ej, przesuńcie się. Przesuńcie się, bo chciałem pokazać jeszcze. Chciałem pokazać jeszcze chałeczkę, jaka jest ładna. O, teraz będzie sobie mieszkała tutaj z naszymi osiołkami. Trzymamy teraz osiołki tutaj razem. One są takie bezkonfliktowe, grzeczne. Tam kilka osiołków stoi w stajni na leczeniu nóżek, bo mają pogrodzone przez muszki. Ale większość osiołków jest tutaj. O, Makary też ostatnio uratowany przyszedł. Jacuś. Chcielibyśmy tu z chałeczką podziękować za pomoc i z Sówką też, która jest u nas już od 2 lat. Od 2 lat jesteś. Co? Pamiętam. Ja byłaś maleńka na ręce, cię chciałem wziąć nawet. O, ale dzisiaj teraz jest filmik o chałeczce. No. Zaraz wszyscy się przywitacie z chałeczką. Chociaż nie ma chałeczką. Tutaj z boczku. Żebyście wszyscy mogli obejrzeć. Zobaczcie, oto chałka w całej gazałości. Tak, w całej gazałości. Dobra, puszczę chałka, z niej się troszkę poganiają, może być z tego fajny filmik. Poczekaj, już cię odpinam. Proszę bardzo. Chałeczko, idź tam sobie pobiegaj troszkę. Idź pobiegaj sobie po tym padoczku. Po osiołkowym padoczku. No. Fajne są te osiołki, bo one po prostu, nie wiem, na tym padoku, który ma, nie wiem, 1000 metrów albo ze 2, to tutaj bym postawił 100 osiołków. Jakby tutaj było 100 osiołków, to w ogóle by się między sobą nie biły. No. A kucyki to już inna historia. No. Proszę bardzo. Gdzie ta chałka mi się schowała teraz? O, tam poszła z drugiej strony. Te osiołki są takie podobne, że już naprawdę czasami sami się nie potrafię. O, jest. Tam jest chałka. No, bo po prostu są takie podobne te osiołki. Tam te ciemne. O, Ninka jest tutaj, widzę. A na Ninkę się tam życiciela skarżyła, że podczas dnia otwartego Ninka tutaj robiła zamieszanie. I tak pozamykaliśmy te najbardziej łobuziarskie zwierzaczki do boksów. Białego zamknęliśmy podczas dnia otwartego. Zamknęliśmy racuszkę. Kogoś tam jeszcze zamknęliśmy, ale to zawsze wtedy się pojawia. O, Sówkę chyba, nie, Sówka była. Ale to zawsze później się pojawia następny. Mąci woda następny pojawia się w stadzie i on psoci podczas dnia otwartego. Także gdzie poszła ta chałeczka? O, widzę, tam jest w lesie. O, przy okazji będziecie mogli zobaczyć, jak ten padok wygląda tutaj dla osiołków. Mają tutaj gęsty las. Gęsty las tutaj mają. Mogą się chować przed słoneczkiem. O, jest i chałeczka nasza. Ciemna. Czarna z tego podpalanym brzuszkiem. Z takim szaro-kremowym kantarze. Zaraz się na pewno z kimś chałka zaprzyjaźni. Albo z kilkoma osiołkami. Już widać się tam. Poczuła dobrze w stadzie. Mamy tutaj zabezpieczenia, przy okazji można zobaczyć podmurówkę, żeby się osiołki nie wykopywały. Siatka, pastuch elektryczny. Nawet mysz się nie przyciśnie, mam nadzieję. Na razie jeszcze żaden zwierzak nam nie uciekł przez 2 lata, jak tu jesteśmy. Chociaż tam wujek Mariusz mówił, że jakiś kucak ten chodził u niego na polu gdzieś z boku i później wracał, ale ten... Postawiliśmy taki duży nacisk na to, żeby było bezpiecznie, nie? Tak, te płoty to są tak trochę na wyrost, na te osiołki, na te kuzyki, co mamy i te pastuchy, ale
po prostu nie chce, żeby nam coś pouciekało i żeby się z tymi zwierzakami coś złego stało. Także są tutaj bezpieczne. Podzielone teraz na takie fajne padoczki. Tu osiołki, tu kucyki, tu dziadki, tu jakieś chore. Tu takie mamy trzy starsze konie, które są na dokarmianiu, to stoją też oddzielnie. No, Maciuś i Szesi, Martynka chyba. Także mamy tak troszkę to podzielone. Tam wszystko tak stało bardziej razem. Dobra, idę jeszcze za chałką, żeby ją pokazać. O, tu druga część tego padoku, taka bardziej w słońcu. Tam jest takie miejsce, takie wymoszczone, bo tam osiołki najbardziej lubią się w tym piachu tarzać. Zaraz tam podejdziemy. O, tu jest takie małe kółeczko do tarzania. O, tam. O, tu chałka. Tam chałeczko. Już dobrze wszystko? Lukasz troszeczkę sobie zatamił na marchewkę. To się to naprawdę jest jak w filmach. Na początku taka dzikuska. Widzimy marchewkę, zacząłem inne osiołki karmić. Patrzę, podchodzi. I o, wtedy haps, ją zapałem za kantar, ją tu przyprowadziłem. No, pokaż się teraz wszystkim, jak jesteś piękna. A przyjdziesz na marchewkę jeszcze? Przyjdziesz? Zobaczymy, chodź masz. Już drugi raz na marchewkę się nie da zapać. Możesz słóweczko, tę marcheweczkę. O, proszę bardzo. Tu jest to miejsce, gdzie one się tak tarzają, te osiołki wszystkie. O, makary widzę, ostatnio uratowane też tu jest. O, widać taki piach, taki jest tutaj wyklepany. No, może któryś zaraz się położy w tym piasku. Co, słóweczko? Może któryś osiołek zaraz się tutaj położy w tym piasku. Kartofelek, nasza gwiazda. Nigdy nie widziałem jeszcze takiego osiołka. Tylko raz widziałem takiego osiołka, kartofelek, i właśnie on jest w takim umaszczeniu. Tak. Pamiętam, jak wsociłeś dawno temu ze Śnieżkiem. Kiedy to było? To było 100 lat temu, kartofelku. To było 100 lat temu chyba. Jesteście stałymi naszymi mieszkańcami. Ta osówka, kartofelek. Oni zostaną u nas już na zawsze. Jacuś, racuszka. Tak? Ty to byłeś też niezły gamek, pamiętam. Jak przyjechał do nas, to miałeś jeszcze jajeczka. Tak latał po tym padochu, że... A wy już na sąsiedniej wsi było cię słychać. Na sąsiedniej wsi było cię słychać, kartofelku. Masówka. Nasza psociuszka. Psociuszka, tak? Psociuszka nasza. Też kiedyś, podczas chyba pierwszego dnia otwartego, jeszcze w starym polesie, pamiętam, że przeskoczyła przez taki płot między ludzi. No. Książkę by było można o was napisać. Książkę by można było o was napisać, jak wy psocicie tutaj. Ale są słodkie te zwierzaczki. Nie to, że psocą, bo są niedobre. Tylko takie troszkę rozpuszczone, nie? Troszkę jesteście rozpuszczone przez te marchewki. Zwłaszcza jak jest dzień otwarty, to wtedy już szaleju dostają. O, idę pokażę jeszcze chałkę. O, tam ta czarna, taka ciemna. Z makarym, co stoi, też ostatnio uratowany. Tak, słupeczko, idziesz na obchód ze mną, tak? Jeszcze chałeczka tutaj stoi. Już nie mam marchewek, nie mam. Tutaj mamy takie deski przygotowane, bo w tym miejscu jeszcze jedna wiata powstanie. Jeszcze jedna wiata, taka jak tam. Także na każdym padoku są wiaty dla koników, tak, i osiołków. Mamy zamontowane też takie poidła automatyczne i podgrzewane na tym pierwszym padoku dla dziadków, ale właśnie dzisiaj był tutaj taki pan hydrauliki i już jest umówione, że w przyszłym tygodniu będzie montował na wszystkich tych padokach, także w zimę będziemy mieli podgrzewane tą wodę w tych poidłach i same się one pompują, bo w zimę to jest problem z tym pojeniem tych zwierzaków, bo to zamarza ta woda w tych takich jakichś kastrach czy tych pojemnikach, albo też jest tak, że jak się dolewa tą wodę, to w tych przewodach później zamarza, a tak to będą miały podgrzewaną wodę i same się będzie napełniała, także to bardzo ułatwi tutaj nam pracę. Te poidła zostały jakby kupione za pieniądze, jak dostaliśmy taką dotację od banku pocztowego, za co dziękujemy tutaj i zwierzaczki dziękują. Także wszystko u nas dobrze. Nie liczę z tego, że mamy tam trochę zwierzaków chorych w stajni. A
A to ciocia Ola już mówiła to w innym filmie. Także dziękuję jeszcze raz za wszystko, za pomoc dla Hałki, dla wszystkich zwierzaków, dla Ciebie też. I zapraszam na dzień otwarty, 5 października chyba będzie informacja na stronie Cześć.